Nasze dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone ojcu Pawłowi Florenckiemu, jednemu z geniuszy XX wieku, nazwanego przez potomnych rosyjskim Pascalem i rosyjskim Leonardo da Vinci. Człowiekiem wszechstronnym, ponieważ Paweł Florencki był matematykiem, teologiem, filozofem, poetą, teoretykiem sztuki, fizykiem, zajmował się przeróżnymi dziedzinami wiedzy. Był między innymi jednym z największych znawców historii mody na przestrzeni wieków i Eisenstein konsultował z nim swoje historyczne filmy. Paweł Florencki miał, jak przystało na geniusza, niezwykły życiorys. Pochodził z rodziny mieszanej zarówno narodowościowo, jak i religijnie. Jego ojciec Aleksander Florencki był inżynierem i budował zakaukaską drogę i kolej, które do dzisiaj funkcjonują i łączą Tbilisi, Spoti i Batumi. Było to na tamte czasy, na wiek XIX, przedsięwzięcie olbrzymie i niewyobrażalne. Niektórzy porównują je do lotów samolotami, jak na tamte czasy. Z kolei matka była Ormianką i wyznawczynią kościoła ormiańskiego. To spowodowało, że rodzice w ogóle przestali uczęszczać do jakichkolwiek świątyń, żeby wzajemnie sobie nie stwarzać przykrości i kłopotów. I rodzina właściwie prowadziła życie o charakterze bezreligijnym. Jedynym odniesieniem do religii, o czym Paweł Florencki pisze, a wiemy bardzo dużo o jego młodości, ponieważ pozostawił nam książkę, która ma tytuł Dla moich dzieci, wspomnienia minionych lat. Ta książka jest do zdobycia i do przeczytania. Jest to fantastyczna lektura, poza wszystkim był to znakomity mistrz pióra. I pisał, jak mały chłopiec był zdumiony, dlaczego w pewnym okresie roku nagle przestaje się jeść mięso. Rodzice przygotowują jakieś potrawy dziwne, ponieważ mieszkali wtedy na Kaukazie, więc to były potrawy gruzińskie, jakieś kwaszone kwiaty, owoce, dżondżoli. Nie wiedział, że jedyne, co rodzice przestrzegali z religii, to jest post, wielki post. Natomiast w domu w ogóle nie mówiono o religii. Nastawienie było bardzo pozytywistyczne, ale ojciec zadbał o doskonałe wykształcenie syna, oczywiście z wyjątkiem wiedzy na tematy religijne. Paweł Florencki urodził się, jak podają wszystkie encyklopedie i słowniki, w miejscowości Jewlach w dzisiejszym Azerbejdżanie. Problem polega na tym, że kiedy Paweł Florencki się urodził w roku 1882, miasto Jewlach w ogóle nie istniało. Wagon kolejowy stał na bocznicy w stepie. Naokoło rozciągał się step po horyzont. W przyszłości powstało tam miasto Jewlach. Urodził się w wagonie kolejowym, ponieważ jego ojciec budował akurat odnogę kolei transkaukaskiej. Uczęszczał do jednego z najlepszych gimnazjów w Cesarstwie Rosyjskim, mianowicie do gimnazjum, odpowiednich naszego liceum w Tbilisi, które to gimnazjum ukończył ze złotym medalem, co dawało posiadaczowi takiego medalu prawo wstępu do bez egzaminu na wszystkie wyższe uczelnie w Rosji. Ale najpierw, zanim do tego doszło, Paweł Florencki przeżył w gimnazjum kryzys religijny, a właściwie kryzys światopoglądowy, bo to on potem stał się dopiero bodźcem do rozwoju jego zainteresowań religijnych, także był nawet bliski popełnienia samobójstwa. Opisał to dokładnie w tej książce Dla moich dzieci, kiedy siedział na ruinach katedry Bagrata w Kutaisi i zastanawiał się nad sensem, czy też nad bezsensem ludzkiej egzystencji. I te rozważania na ruinach katedry, obecnie zresztą odbudowanej, jednej z największych katedr świata, doprowadziły go jednak do przekonania, że istnieje Bóg, który nadaje sens egzystencji świata, jak i człowieka. Uratowało go to od życiowej
katastrofy. Zgodnie z oczekiwaniami wszystkich, jako wybitny matematyk już w szkole średniej, zapisał się na Wydział Matematyczny Uniwersytetu Moskiewskiego, gdzie studiował pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych ówczesnych matematyków rosyjskich, Bugajewa, ojca znakomitego poety rosyjskiego, który przyjął pseudonim Andrzej Biełij. Bugajew był przekonany, że Paweł Florenski zastąpi go na katedrze, ponieważ jako student Wydziału Matematycznego napisał pracę o liczbach urojonych w geometrii, w której zajął się teorią względności Einsteina, rozwijaną w kierunku właśnie nieco innym niż autor samej tej teorii. Zresztą ta książka ukaże się dopiero później, po rewolucji, i będzie jednym z powodów aresztowania Pawła Florenskiego. Ku zdumieniu wszystkich zrezygnował z pozostania w Uniwersytecie Moskiewskim, gdzie ofiarowano mu takie stanowisko, które nosiło wtedy nazwę stypendysty profesorskiego. To znaczy, był to ktoś, kto uzyskiwał stypendium na napisanie pracy doktorskiej, potem habilitacyjnej, z myślą zostania profesorem na uczelni. Niektórzy uznali to za szaleństwo. Paweł Florenski natomiast zapisał się do Akademii Teologicznej, Moskiewskiej Akademii Teologicznej, która mieściła się w klasztorze w ławrze świętego Sergiusza i świętej Trójcy w Siergie w Pasadzie. Dla wielu współczesnych było to coś szokującego. Ktoś, przed kim otwiera się wspaniała kariera matematyka, chce zostać teologiem, na dodatek przyjmuje święcenia kapłańskie. Bezpośrednio po ukończeniu akademii został profesorem tejże akademii, ponieważ obronił pracę doktorską. To jest właśnie ta praca, którą można zobaczyć, jej objętość. To jest 812 stron druku, kolumna albo filar i podpora prawdy. Doświadczenie prawosławnej teodycei w 12 listach. Jest to książka o charakterze przełomowym, jeśli chodzi o myśl rosyjską. Wszystko było szokujące dla współczesnych. Zarówno to, że książka nie dzieli się na rozdziały, tylko dzieli się na 12 listów i jest napisana w formie listów do przyjaciela. Wiadomo, o kogo chodzi. To był przyjaciel ze studiów, który padł ofiarą jakiegoś szaleńca i został zamordowany. Porażała przede wszystkim erudycja autora. Połowa tej książki to są przypisy i komentarze na podstawie prac opublikowanych właściwie w językach wszystkich prawie europejskich, ale także w językach antycznych, w greckim, łacińskim, hebrajskim, cerkiewnosłowiańskim. Autor okazał się jako erudyta niezwykły, który właściwie dysponuje w bardzo młodym wieku ogromem wiedzy. Tu są ekskursy oczywiście w dziedzinę matematyki, fizyki, ale także filologii, lingwistyki, historii sztuki. Niektórzy nazwali tę książkę po przeczytaniu, że autor zademonstrował nadludzką erudycję. Faktycznie, autor tej książki był człowiekiem genialnym. Ta książka spowodowała, że stał się niezwykle znanym w Rosji, przyczyniła się do wielu nawróceń, m.in. wielki filozof rosyjski Mikołaj Lossi, który przez dłuższy czas był urzeczony marksizmem, po przeczytaniu tej właśnie książki nawrócił się, i to w sposób tak zdecydowany, że stał się filozofem prawosławnym. Ta książka odegrała ogromną rolę w powrocie rosyjskiej inteligencji do cerkwi. Przestano mówić po ukazaniu się tej książki, że duchowni to są jacyś niedokształceni ludzie, zabobonni, wyznający przesądy. Każdy, kto przeczytał tę książkę, nie mógł czegoś takiego powiedzieć. Paweł Florenski wiódł dość spokojne życie. Zamieszkał w Siergie w Posadzie. Żeby mieszkać w pobliżu Akademii Duchownej, został redaktorem
bardzo renomowanego wtedy czasopisma teologicznego Bogosłowski Wiestnik, Zwiastun Teologiczny. To czasopismo ma artykuły, które do dzisiaj nie straciły znaczenia. Sam publikował w tym czasopiśmie. Część właśnie jego publikacji, które się ukazały w tym czasopiśmie Bogosłowski Wiestnik, ukazała się w języku polskim w takiej książce Sens idealizmu, który wydał Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. I Paweł Florenski zaczął pisać drugą część tej wielkiej epopei naukowej, czyli Filar i podpora prawdy, która miała się nazywać Na rozstajach ludzkiej myśli. Uwoda rozdziałów myśli to dosłownie znaczy przy granicy wód ludzkiej myśli, ale to jest dość niezrozumiałe po polsku i stąd przyjęło się mówić, że jest to książka, która mówi o rozstajach, o rozdrożach ludzkiej myśli. O ile pierwsza książka polega na usprawiedliwieniu Boga przed zarzutami przeróżnych krytyków początków XX wieku, o tyle druga książka jest antropodyceją, nie teodyceją, tylko antropodyceją i jest próbą usprawiedliwienia człowieka i znalezienia sensu egzystencji człowieka w odniesieniu do jego stwórcy. No niestety wybucha rewolucja, wszystkie plany ojca Pawła ulegają dramatycznej zmianie. Po rewolucji akademia zostaje zamknięta. Paweł Florenski, który dał się już poznać wtedy, że jest nie tylko teologiem, ale także matematykiem i zajmuje się fizyką, został włączony do wielkiego planu elektryfikacji Rosji. Ten plan nazywał się Goerlo w skrócie, gdzie został kierownikiem laboratorium. I tutaj ciekawostka, jako kierownik laboratorium i specjalista w dziedzinie materiałoznawstwa miał 12 patentów, z których jeden był jak na tamte czasy patentem niezwykłym. Mianowicie opracował metodę funkcjonowania transformatorów w warunkach syberyjskich. Tam była taka sytuacja, że wszelkie transformatory, kiedy temperatura spadała do minus 40 na przykład stopni, przestawały funkcjonować. Różnice napięć pomiędzy przewodem miedzianym i izolatorem były tak wielkie, że dochodziło do spięć, do rozerwania izolatorów. I to była bolączka nie tylko Rosji, ale także Kanady, Alaski. Paweł Florenski wynalazł izolator właśnie, który rozciągał się tak samo i kurczył jak przewód miedziany w transformatorze. Napisał w związku z tym pracę pod tytułem właśnie Izolatory i ich techniczne zastosowanie. Ale w domu pisał dalej książkę Na rozstajach czy na rozdrożach ludzkiej myśli. W domu także napisał dla swoich dzieci Wspomnienia, to jest ta książka dla moich dzieci, i pisał kolejne wielkie dzieło Filozofia kultu, którego znaczący fragment jest przetłumaczony na język polski w książce Ikonostas i inne szkice. Tutaj Zbigniew Podgórzec dokonał wspaniałego przekładu tej najważniejszej części filozofii kultu, która poświęcona jest ikonostasowi. Prowadził także wykłady w Hutemasie. To był taki twór sowiecki, który polegał na połączeniu wszelkich możliwych szkół artystycznych w jedną szkołę. To znaczy w tej szkole byli zarówno studenci Akademii Sztuk Pięknych, jak i muzykologii, jak i powiedzmy rzeźby i tak dalej. To był taki twór, który nazwano wyższymi pracowniami artystycznymi. I Paweł Florenski został tam poproszony o prowadzenie wykładu z dziedziny teorii perspektywy, co zaowocowało wspaniałymi wykładami. Notatki do tych wykładów się zachowały i zostały opublikowane. I właśnie jako wykładowca tego w Hutemasu opracował teorię perspektywy w ikonie, którą nazwał odwróconą perspektywą albo odwrotną perspektywą. Polega to na tym, że linie perspektywy zbiegają się w widzu
a nie rozbiegają się w dziele sztuki, czyli w ikonie. To było wielkie odkrycie, jak malowano w ogóle ikony w starożytności. Później kontynuatorzy i przyjaciele Pawła Florenckiego rozwijali ten wątek. Ukazał się w ogóle cały album wyjaśniający na te, jak funkcjonuje pojęcie perspektywy w dziele sztuki. Pisał także wiersze, które jeden tomik się tylko ukazał jeszcze przed rewolucją w 12 roku pod tytułem Wiecznym Błękicie, a reszta ukazała się już po 90 roku. Napisał także książkę ascetyczną, to jest wspomnienie o jego ojcu duchowym, Sól Ziemi. To jest książka, nosi tytuł Opowieść o życiu starca pustelni Getsemani, Hieromnicha Bejzydora, wzorowana na żywotach świętych. To jest znakomicie napisany żywot świętego. Co wszystko to razem wskazuje na niezwykłe zainteresowania, które dotyczą wszelkich możliwych dziedzin wiedzy. Dlatego też pracował w tym planie Goerlo i był hołubiony przez władzę radziecką jako jeden z najwybitniejszych specjalistów. Ponieważ jednak na wszystkie posiedzenia owego Goerlo, ludzi pracujących, na wszystkie zjazdy naukowe poświęcone elektryfikacji, przychodził zawsze w stroju duchownego. Wzbudziło to oczywiście niechęć władzy ówczesnej do Pawła Florenckiego i wielokrotnie proponowano mu, żeby zrezygnował z duchownego, za co obiecywano mu wręcz ogromną karierę naukową w tym państwie. Paweł Florencki zawsze odmawiał. Został aresztowany po raz pierwszy na początku lat 30. i wtedy dzięki interwencji żony Maksyma Gorkiego został zwolniony z zesłania do Niżnego Nowogrodu, wrócił do pracy w Moskwie. Później jednak został aresztowany po raz drugi i najpierw zesłany do obozu na Syberii, gdzie ze swoim znajomym, z którym razem trafił do tego obozu, to była tak zwana szaraszka potocznie, czyli obóz dla uczonych, którzy mieli dalej pracować naukowo dla dobra swojej ukochanej ojczyzny, dostał zadanie opracowania możliwości budowy na Syberii w okresie zimowym. Sytuacja, jak wiemy, jest taka, no wtedy nie było narzędzi takich, jakie są obecnie, ale sytuacja tam jest taka, że temperatura spada tak bardzo, że cement rozprowadzony jako masa do budowania, czy wapno, zamarzają natychmiast i nie można nic zbudować. Cały okres od pierwszych mrozów do roztopów, co trwa bardzo długo, na Syberii był wyłączony z budowania. Można było zbudować jedynie jakąś chatę drewnianą. Natomiast żadnego murowanego domu nie można było zbudować. I Paweł Florencki wraz z Kapcieriewem opracowali taką technologię właśnie budowania w okresie zimowym, która znakomicie się sprawdzała. Jeżeli jednak Państwo by sobie wyobrażali, że spotkały ich za to jakieś nagrody bądź zwolnienie, to jest mylące. Nic takiego ich nie spotkało. Natomiast władze czechosłowackie ówczesne wystąpiły do władz w Moskwie z propozycją wymiany Pawła Florenckiego z rodziną na dwóch szpiegów sowieckich, którzy zostali aresztowani w Pradze. Moskwa się na to zgodziła i nawet pojechał jakiś wysoki przedstawiciel władz państwowych do obozu na rozmowę z Pawłem Florenckim, który odmówił. Pojechała też jego żona, żeby z nim o tym porozmawiać. Dostała pozwolenie na widzenie się z mężem. Paweł Florencki odpowiedział w sposób bardzo charakterystyczny. Nie pozostawia się swojego narodu i swoich przyjaciół w nieszczęściu. I odmówił wyjazdu. Ta odmowa oznaczała śmierć. Może on nawet sobie z tego nie zdawał sprawy. Bardzo szybko został przeniesiony z obozu na Syberii
do obozu sobowieckiego, który był zorganizowany w klasztorze na Sołówkach. I tam z kolei otrzymał zadanie produkcji z wodorostów, które tam właśnie bardzo obficie są w morzu, jodu, ponieważ Rosja wtedy miała dramatyczny brak właśnie jodu i potrzebowała skądś tego jodu. No łatwo się domyśleć, że Paweł Florenski, który zresztą powiedział, że to będzie niezwykle pracochłonna i niezwykle droga technologia, opracował taki sposób. Opracował sposób otrzymywania jodu z wodorostu. Z tego pobytu w obozie sołowieckim pozostał olbrzymi tom korespondencji, przede wszystkim z rodziną, z żoną i z dziećmi, ponieważ za sukcesy w pracy więźniowie dostawali prawo do pisania dodatkowych listów. Niemniej jednak tamten pobyt w obozie na Sołowkach trwał tylko do roku 1937. W 1937 roku Pawła Florenskiego, jak możemy się domyślać, postawiono pod wybór, wobec wyboru. Albo zrezygnuje z bycia duchownym i zostanie zwolniony i będzie mógł dalej pracować naukowo, albo czeka go kara śmierci. Tak zwana trójka NKWD, to było trzech oficerów NKWD, którzy bez obecności kogokolwiek, ani adwokata, ani świadków, wydawała wyrok. To jest, wiąże się ze szczególną formą teorii życia społecznego opracowaną przez Stalina, a mianowicie, że walka społeczna będzie coraz bardziej ostrzejsza w warunkach społeczeństwa bezklasowego. Walka klasowa zaostrza się w społeczeństwie bezklasowym. Z punktu widzenia logiki jest to absurd, ale ten absurd służył do uzasadnienia masowych represji. I dlatego były te trójki, które miały szybko likwidować wrogów ustroju. Paweł Florenski został skazany na karę śmierci, przewieziony z obozu do Petersburga i tam odczytano mu wyrok śmierci. Do dzisiaj nie wiadomo i nie udało się ustalić, gdzie odbyła się egzekucja i gdzie został Paweł Florenski pochowany. Oficer NKWD, który nadzorował wykonanie wyroku, później sam zginął i dlatego nie udało się nigdy ustalić, jak to wszystko wyglądało. Właściwie władza radziecka popełniła tutaj wielki błąd, jeśli chodzi o Pawła Florenskiego, nie tylko dlatego, że zamordowała jednego z najwybitniejszych synów swojej ojczyzny, ale w momencie, kiedy Pawła Florenskiego aresztowano, pracował nad rozbiciem atomu, a znając jego możliwości intelektualne, była szansa, że to się skończy pomyślnie. Później jego żona, Anna, powiedziała, właściwie to dobrze, ja bardzo kochałam Pawłuszę, ale właściwie dobrze, że on nie skończył tych prac, bo by tym bandytom jeszcze dał broń atomową. O Pawle Florenskim jego przyjaciel, Sergiusz Bułgakow, a to była wielka przyjaźń, ponieważ ojciec Paweł oprowadzał Sergiusza Bułgakowa wokół ołtarza w momencie święceń kapłańskich, napisał wspomnienie, które jest zamieszczone w tej książce dla moich dzieci. Napisał wspomnienie kapłan ojciec Paweł Florenski. I w tym wspomnieniu napisał bardzo wyraźnie, czym była i czym jest śmierć Pawła Florenskiego. Napisał wprost: ze wszystkich współczesnych, których dane mi było spotkać w moim długim życiu, on jest największy i największa jest też zbrodnia tych, którzy podnieśli na niego rękę, skazali go na coś gorszego niż śmierć, na długoletnie męczeństwo wygnania i powolne umieranie. Odszedł jako wyznawca imienia Chrystusa w czasach antychrześcijańskich prześladowań, rozświetlony aureolą bardziej niż męczennik.
Dlatego też jego śmierć napełnia duszę nie tylko wstrząsającym bólem, jako jedno z najmroczniejszych wydarzeń rosyjskiej tragedii, ale stanowi też duchowy triumf należący do tych, o których powiedziano: błogosławieni są umarli, którzy w Panu umierają. Ojciec Sergiusz Bułgakow był związany bardzo blisko z Pawłem Florenckim, kontynuował jego naukę. Tę naukę, którą Paweł Florencki zawarł właśnie w książce Kolumna, filar inaczej i potwora prawdy. W tej książce mamy taki rozdział, mówiąc wprost, jest to list numer 11, przepraszam, list numer 10, Sofia. Paweł Florencki, który jako filozof był uczniem wielkiego rosyjskiego myśliciela Włodzimierza Sołowiowa, rozwinął jego teorię sofiologiczną, o której już mówiliśmy, i przeniósł ją na grunt teodycei. Cóż to jest owa teodyceja? Nazwa oczywiście jest grecka, składa się ze słowa Theos, czyli Bóg, i diko usprawiedliwiam. Jest to usprawiedliwienie Boga. Ale z czegoż Boga mamy usprawiedliwiać? Jest to termin, który wymyślił Leibniz, kiedy sam napisał dzieło pod tym tytułem, przeciwko tym, którzy twierdzili, że świat, w którym żyjemy, jest bez sensu, a Bóg się nim w ogóle nie opiekuje. Powodem do tego rodzaju prac było wtedy trzęsienie ziemi w Lizbonie. Straszliwe zresztą trzęsienie ziemi, w którym całe miasto uległo prawie zniszczeniu. Zginęły tysiące ludzi, w tym niewinnych dzieci. I Voltaire zaatakował Pana Boga, mówiąc, że on rozumie, że spotkała jakaś kara, bo on to rozpatrywał w kategorii kary dorosłych, którzy są na ogół niezbyt moralnymi ludźmi, ale dlaczego niemowlęta, które nawet nie zdążyły jeszcze popełnić jakiegokolwiek grzechu. I właśnie Leibniz stworzył taką dyscyplinę filozoficzną, to jest bardzo ważne, filozoficzną, która odpowiada na tego rodzaju zarzuty. I wszyscy usiłowali zawsze usprawiedliwiać Boga, że jest dobry. I dlatego świat musi być dobry. W wypadku Leibnica zaowocowało to teorią, że ten świat jest najlepszy ze światów możliwych. Znaczy, można by powiedzieć, że Pan Bóg dokonał takiego rachunku prawdopodobieństwa, w wyniku którego doszedł do wniosku, że właśnie ten świat, jaki On stworzył, będzie światem najlepszym ze wszystkich możliwych światów. To nie znaczy, że w nim nie będzie zła, biedy, chorób, nieszczęść, śmierci i tak dalej, ale mogłoby być jeszcze gorzej. Natomiast nie może być już lepiej. I zawsze to usprawiedliwienie szło po takiej linii. Bóg jest dobry, wobec tego świat też musi być dobry. Natomiast Paweł Florencki stworzył inną wersję teodycei, dlatego nazwał ją teodyceą prawosławną. Doświadczeniem teodycei prawosławnej w 12 listach. Mianowicie zaczął mówić o Bogu jako o prawdzie, a nie o dobrze, o dobru. To znaczy, Bóg jest prawdą zawsze. Tutaj analizował hebrajskie emet, greckie aletheia, veritas łacińskie, istina rosyjska, i wyciągał wnioski, jak to odniesiemy do Pana Boga, co to oznacza, że Bóg jest prawdą, a wtedy nasza działalność z powodu tego, co się dzieje z człowiekiem, i to jest przedmiotem innych listów zawartych w tej książce. Mianowicie mamy tutaj list 7, grzech. Bardzo istotna jest kolejność tych listów. Sprzeczność, grzech, Gehenna, stworzenie, Sofia. A potem jest przyjaźń. To świadczy o pewnym logicznym wnioskowaniu autora tej książki, który wyprowadza to, co się dzieje, nie z faktu, czy będziemy uważać Boga za dobrego, czy za złego, ponieważ Bóg jako taki jest poza wszelkimi naszymi osądami i nie jesteśmy w stanie właściwie wygłosić żadnej definicji. To jest to, o czym mówili wszyscy ojcowie Kościoła już w pierwszych wiekach. Tylko
Bezczelność heretyków zmusza nas do definiowania tego, co powinno być rozważane w milczeniu i w modlitwie. Paweł Florencki uznaje Boga za prawdę, w stosunku do której człowiek się określa. Pan Jezus bowiem powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I z tej właśnie wypowiedzi Pana Jezusa Florencki wyprowadza, że jeżeli Chrystus powiedział o sobie, że jest prawdą, to znaczy, że Bóg jest prawdą. I należy nie usprawiedliwiać Boga, tylko zastanawiać się nad człowiekiem. I to był właśnie ten drugi wielki tom, którego Paweł Florencki nie skończył, ponieważ został aresztowany i zamordowany. Drugi tom, który był poświęcony antropodycei, czyli usprawiedliwieniu człowieka. Te wszystkie prace, z wyjątkiem tej wielkiej księgi Filar i Podpora Prawdy, ukazały się dopiero po 90 roku. Wcześniej ukazał się tylko fragment, jeden rozdział z książki Pawła Florenckiego dla moich dzieci, mianowicie Przystań i Bulwar Batumi. To jest o bardzo wczesnym dzieciństwie, kiedy mieszkali w Batumi i to, co on zapamiętał, a miał pamięć niezwykłą i sięgającą daleko w dzieciństwo, oraz bardzo ocenzurowany ikonostas. Nic więcej się nie ukazało. Dopiero po 90 roku, można powiedzieć, nastąpiło odkrycie Pawła Florenckiego. I oczywiście ukazało się jedno opowiadanie. Mianowicie autor powieści fantastycznych Gennadij Gor napisał opowiadanie pod tytułem Geometryczny las. I w tym opowiadaniu zawarł całą historię właściwie jednego utworu Pawła Florenckiego, a mianowicie tego, który nosi tytuł O liczbach urojonych w geometrii. I z tego, na podstawie tego utworu stworzył opowiadanie fantastyczne, którego autor miał zdolność wchodzenia w obraz przedstawiający pewien salon. Ale musimy pamiętać, że ta książka, która była jednym z powodów aresztowania, właśnie ta o wartościach pozornych, czy liczbach pozornych w geometrii, jest też sprawczynią innego wielkiego dzieła literackiego, które przeszło do historii światowej literatury. Mianowicie w oparciu o schematy tamtej pracy Michał Bułgakow napisał swoją najbardziej znaną powieść Mistrz i Małgorzata. Na czym to polega? Otóż Paweł Florencki stworzył koncepcję przenikających się światów. Twierdził, że rzeczywistość nie jest, jak nam się wydaje, jednopłaszczyznowa, jest wielopłaszczyznowa. I niedaleko nas mogą być inne płaszczyzny bytu, których my nie postrzegamy, ponieważ nasze zdolności postrzegawcze nam na to nie pozwalają. I te poziomy różne bytów mogą się przecinać ze sobą. Mogą być do siebie równoległe na przykład. I to jest teoria czysto geometryczna, ponieważ praca jest o liczbach urojonych w geometrii. Ale genialny pisarz, jakim był Michał Bułgakow, skonstruował powieść, w której bohater, czyli Wolant, a więc szatan, przechodzi spokojnie z jednej płaszczyzny na drugą płaszczyznę. Ta powieść toczy się w dwóch różnych okresach czasu i w dwóch miejscach. Wszyscy badacze mówią o rozdziałach moskiewskich i o rozdziałach jerozolimskich. Ale ponieważ bohater jest duchem, spokojnie przechodzi z jednej płaszczyzny do drugiej i zawsze to przejście się dokonuje tak, jak kończy się pierwszy rozdział spotkania na Warabiowych Wzgórzach, kiedy Wolant zaczyna opowiadać ateistom o śmierci Chrystusa i mu, to jest jedno z najsłynniejszych zdań z tej powieści, w białym płaszczu z podbiciem w kolorze krwawnika. Wczesnym rankiem
13 dnia miesiąca Nizan wyś Poncjusz Piłat, prokurator Judei, wyszedł pod krytą kolumnadę pałacu Heroda. I tak samo zaczyna się następny rozdział. Dokładnie tak samo. W białym płaszczu z podbiciem w kolorze krawnika. To jest przejście na inną płaszczyznę. W tej chwili on relacjonuje jako świadek wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie i które on, jako szatan i sprawca tego wszystkiego, oglądał. Możemy przyjąć z pewnością całkowitą, że właśnie tak jest, ponieważ w bibliotece Michaiła Bułgakowa zachowała się książka Liczby urojone w geometrii z uwagami Bułgakowa, wykrzyknikami, podkreśleniami i tak dalej. On w oparciu o to dzieło z dziedziny geometrii zbudował powieść, która jest wielopłaszczyznową powieścią. To świadczy, jak daleko idący był wpływ Pawła Florenckiego. Z kolei w oparciu o odkrycie odwrotnej perspektywy w ikonie rosyjski badacz Żegin napisał wielką książkę o odwróconej perspektywie, w której udowadnia tezę ojca Pawła na podstawie analizy wielu ikon, bardzo znanych i mniej znanych, a później nawiązał do tego bardzo twórczo zresztą wielki rosyjski semiotyk Borys Uspięski, analizując ikonę od strony semiotyki, ale z uwzględnieniem właśnie koncepcji ojca Pawła Florenckiego. Bardzo trudno jest mówić o kimś, kto był niewątpliwie geniuszem. Geniuszem, który zaznaczył swoją obecność bardzo silnie na początku XX wieku i który jest dla nas obrazem możliwości ludzkiego ducha w zdobywaniu nie tylko wiedzy, ale także w zdobywaniu sensu życia, ponieważ jego życie toczyło się właściwie w trzech okresach. Był to okres dzieciństwa i młodości, całkowicie wyłączony z jakiejkolwiek religii, następnie gwałtowny kryzys, który trwał prawie rok i po tym kryzysie odkrycie sensu życia poprzez odkrycie religii. Paweł Florenski stał się tak wierzącym człowiekiem, że zdecydował się zrezygnować z wszelkich możliwych karier, które się przed nim otwierały, i zostać osobą duchowną, wykładowcą Akademii Teologicznej. I całe swoje życie poświęcić chciał właśnie ukazywaniu prawdy chrześcijaństwa, bronieniu tej prawdy poprzez te znakomite prace, które nam pozostawił. Oczywiście czasy, w których przyszło mu żyć, nie pozwoliły na rozwijanie tej drogi. On musiał się zająć czymś innym, elektryfikacją, teorią perspektywy w malarstwie, ale pamiętajmy, że każdego dnia po powrocie z pracy pisał zupełnie inne traktaty. Pisał traktaty filozoficzne i teologiczne, które pozostawały w całkowitej sprzeczności z ówczesną ideologią. Można powiedzieć, że Paweł Florencki nigdy nie zdradził Chrystusa. Był jego wiernym uczniem, obojętnie czy była to katedra w Akademii Teologicznej, czy były to solowki, czy też obóz łagier na Syberii. Ta wierność do Chrystusa kosztowała go życie, ale równocześnie świadczy o tym, że nawet w warunkach nieludzkich, na nieludzkiej ziemi, jak głosi tytuł jednej z powieści o tamtych czasach, na nieludzkiej ziemi można zachować ludzkie cechy. Paweł Florenski pozostał we wspomnieniach więźniów, którzy ocaleli i przeżyli, jako wzór niedościgły do naśladowania. Żeby sobie wyobrazić, że w tych warunkach obozowych na Syberii, na Solowkach, on gromadził wokół siebie ludzi i prowadził wykłady, oczywiście w ukryciu, w tajemnicy, prowadził wykłady z różnych dziedzin wiedzy, ponieważ miał umysł
encyklopedyczny i był niezwykłym erudytą, więc prowadził wykłady z historii sztuki, z fizyki, z matematyki, z filozofii, z teologii, ale także z botaniki, ponieważ dzięki temu, że zlecono mu pracę polegającą na wydobywaniu jodu z wodorostów, musiał zająć się także botaniką. Wszystko to dokładnie wiemy, ponieważ żona przechowała wszystkie prawie listy, które do niej doszły. Te listy przepisała i one zostały już wydane w wielu tomach. Część jest przetłumaczona na przeróżne języki, ponieważ to nie są zwykłe listy pisane do żony czy do dzieci. To są listy, w których on porusza kwestie światopoglądowe, kwestie naukowe. To są właściwie takie mini traktaty naukowe, z których widać, czym on żył i czym chciał się zajmować, co stanowiło oś jego zainteresowań w tym strasznym okresie jego życia, kiedy przebywał w obozach koncentracyjnych. I to jest właśnie, że w takich warunkach on dalej był człowiekiem, który się nie poddał. To jest wyraźny dowód na to, że zrobił wszystko, żeby zachować swoje człowieczeństwo. Kim był jako filozof? Jako filozof był niewątpliwie platonikiem i nawiązywał bezpośrednio do myśli Platona. Między innymi napisał kilka takich prac, które wprost w tym tomiku Sens idealizmu, metafizyka rodzaju i oblicza, jest jego artykuł Ogólnoludzkie korzenie idealizmu, które te artykuły są poświęcone rozwijaniu myśli Platona. Ale jako platończyk, co jest bardzo istotne, był kontynuatorem Włodzimierza Sołowiowa. Książka Filar i podpora prawdy jest pod niewątpliwym wpływem wykładów o bogoczłowieczeństwie Włodzimierza Sołowiowa, zwłaszcza ten list poświęcony Sofii. On przeniósł sofiologię na grunt teodycei, co pozwoliło mu, przeniósł filozofię na grunt teodycei, co pozwoliło mu na stworzenie zupełnie nowej wersji teodycei. Potem po jego śladach pójdzie Mikołaj Łoski, który będzie też budował formę teodycei odwołującej się do Pawła Florenckiego i do Sołowiowa i będzie tytuł tej jego pracy Bóg i zło świata. Paweł Florencki był człowiekiem, który wywarł ogromny wpływ, mało tego, on wywiera go dalej i to coraz większy wpływ, ponieważ co roku odbywają się ogromne międzynarodowe sympozja na temat twórczości Pawła Florenckiego. Jego prace są już przetłumaczone na podstawowe języki europejskie, to znaczy angielski, francuski, niemiecki, włoski, także po grecku się ukazały niektóre, rumuńsku. On jest właściwie dostępnym myślicielem i nagle okazało się, że w ukryciu przez te wszystkie lata, od 17 roku do 1990 roku, więc przez ponad 70 lat, te prace były niedostępne. Spróbujmy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby te prace ukazały się normalnie w roku 1919, 20 i tak dalej. Jak to by bardzo zmieniło w ogóle rozwój nauki i rozwój także wiedzy teologicznej i filozoficznej. Niestety przyszło mu żyć w warunkach, że te prace nie mogły się ukazać. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszyscy Annie Florenckiej i jego żonie, że przechowała te wszystkie prace, przepisała w kilku egzemplarzach, żeby nie zginęły. Ona już nie dożyła tego czasu, kiedy one zostały wydane, ale niemniej jednak one dzięki niej właśnie wszystkie teraz się ukazały. Obecnie mamy już do czynienia z taką sytuacją, że w języku rosyjskim ukazały się wszystkie prace Pawła Florenckiego, które są teraz tłumaczone na różne języki i stanowią bodziec dla wielu myślicieli, którzy rozwijają wątki Pawła Florenckiego. Tego rodzaju myślicieli możemy wymienić we Włoszech, w Niemczech, którzy także na Węgrzech,
którzy nawiązują i rozwijają pewne wątki Pawła Florenckiego. Również u nas w Polsce jest pewna grupa wielbicieli jego talentu i jego sposobu uprawiania teologii i filozofii, która pisze i tłumaczy Pawła Florenckiego. Paweł Florencki pozostał jako ten, który się nie ugiął nigdy, który zawsze był dla wszystkich wzorem. Wszyscy, którzy go znali, wspominają tę niezwykłą cechę. I zachował się też na portrecie. Portrecie dwaj filozofowie, które Niestiarow namalował w ogródku przy domu Florenckich, gdzie Paweł Florencki spaceruje z ojcem Sergiuszem Bułgakowem. Ten portret był w magazynach Tretiakowki przez wiele lat, ale obecnie już jest w ekspozycji. Jest to człowiek niezwykły, niewątpliwie genialny. Rosyjski Leonardo da Vinci, rosyjski Pascal, który w przeciwieństwie do Pascala i Leonarda da Vinci nie umierał we własnym łóżku, tylko został rozstrzelany. Dziękuję Państwu za uwagę.